Na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w Muzeum Karkonoskim razem z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Jeleniej Górze Karkonoska Agencja zaprezentowała pakiet różnych działań, różnych wydarzeń, które oferujemy dla mieszkańców Jeleniej Góry, ale przede wszystkim dla uchodźców i dzieci, młodzieży, która przybyła do Jeleniej Góry. To są różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne, a Karkonoska Agencja wkłada ten komponent jakiś taki przemysłowy dla przedsiębiorców. Mówimy o zbiórce rzeczy, o zdawaniu tej pomocy oraz organizacji w przyszłości takiej giełdy pracodawców, pracowników i może też o nauce języka ukraińskiego dla Polaków, ale przede wszystkim polskiego dla Ukraińców. Muzeum Karkonoskie serdecznie zaprasza wszystkich uciekinierów z kraju ogarniętego wojną na chwilę odpoczynku, oddechu, w bezpośrednim kontakcie ze sztuką w przestrzeniach naszego muzeum. Dla dzieci szczególnie przygotowaliśmy ofertę z zakresu edukacji muzealnej. Nasi edukatorzy będą prowadzić warsztaty plastyczne, które jakby przełamują też barierę nieznajomości języka, bo wszystko głównie w takim wymiarze pozawerbalnym i bezpośrednim kontakcie ze sztuką się odbywa. Podczas warsztatów mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, aby ukoić traumatyczne przeżycia, aby pozwolić na powrót do normalności, do tego, co z dzieciństwem się kojarzy, do zabawy i beztroski. Te warsztaty nie mają konkretnych dat i terminów. Prosimy o zgłaszanie się i prosimy też o współpracę. Wszystkie osoby, które mają doświadczenie w tym zakresie, które są tutaj w naszym regionie lokalnymi koordynatorami tych działań. W tej chwili podjęliśmy już współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Szklarskiej Porębie, z ośrodkami, gdzie uchodźcy przebywają i nasza informacja jest również w mediach społecznościowych, a także na stronie Ministerstwa Kultury. Warsztaty dla dzieci będą polegały na tworzeniu papierowych zabawek. Myślę, że forma na tyle uniwersalna, dostosowana do każdej grupy wiekowej, ale nie o rodzaj zabawki czy formy artystycznej tutaj w tym wszystkim chodzi. Pod opieką doświadczonych edukatorów muzealnych, w bezpośrednim kontakcie z dziełami sztuki, myślę, że będzie szansa na to, aby poczuć się choć na chwilę dobrze. Bardzo, bardzo serdecznie witamy razem z moją koleżanką, nauczycielką fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej Witaliną Samostrokow. Z wielką przyjemnością chcemy zaprosić do naszej szkoły muzycznej wszystkie dzieci, które uczyły się muzyki, uczęszczały do szkół muzycznych w Ukrainie, a teraz są tutaj na naszych terenach, aby mogły jak najszybciej powrócić do regularnej nauki, do kontaktu z muzyką. Dysponujemy instrumentami, które możemy wypożyczyć i także chętnymi nauczycielami, którzy będą pracować razem z dziećmi. Jeżeli wśród uchodźców znajdują się też nauczyciele, ludzie, którzy związani byli z muzyką, również witamy ich w naszym mieście z otwartymi ramionami. Aby nasz komunikat dotarł do jak najszerszej liczby odbiorców, bardzo poproszę teraz moją koleżankę Witalinę, aby w języku ukraińskim przekazała tę samą informację. Доброго дня. Хочу звернутися до всіх громадян України, які знаходяться зараз на території Єленії Гори та її околиць. Школа музична в Єленій Горі запрошує всіх дітей, бажаючих продовжити або розпочати науку в школі музичній. Будь ласка, приходьте до секретаріату школи музичної в Єленій Горі, яка знаходиться під адресою Єленія Гора, вулиця Півсуцького, 26. Там вам підскажуть і допоможуть, як і що треба для цього зробити. Ми вважаємо, що діти повинні далі навчатися і розвиватися, тому чекаємо на вас і сподіваюся до скорої зустрічі.